Max jest wielkim fanem atomówek, jak widać. Adaś, kocham cię! Siema, 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 witam wszystkich serdecznie w kolejnym motovlogu. Tym razem nie na moim motocyklu, jest to motocykl od Max Motovlog, od Maxa. Jest to Suzuki SV650. Kurczę, nie powiem wam który rok, bo nie wiem. Jak coś to tutaj Max wam pod filmikiem odpowie, tak myślę, że wam odpowie na wszelkie pytania dotyczące tego motocykla. A ja po prostu się przejadę nim. Na razie tylko poszutrzę, bo kawałek mam do asfaltu. Przejadę się i zobaczę, jak mi się podoba ten motocykl. Taką swoją małą opinię. Teścik, taki mały teścik używanego SV650. Wersja naked, jak widać, bez powiewek. No tak to fajnie sobie mruczy i sobie ciśniem. No i chwilkę będzie asfalcik. No fajny motorek, nie powiem. No po pierwsze to mnie za bardzo NK się nie podoba z wyglądu. Jakbym kupił taką SV-kę, no to bym kupił w owiewkach S-kę. No tutaj jest silnik w układzie V, że bardzo fajnie reaguje na gaz. O! Przed chwilą jeździłem GSX-R-em od Artura, także tutaj jak na motorowerze. Teraz trochę nim przyciśniemy. Ja to takimi mocnymi motocyklami to jeździć nie umiem, znaczy nie mówię tutaj o tej SV-ce, bo tutaj jest 80 koni, ale taki GSX-R, no to już nie umiem tam w takich jechać z wyższymi obrotami, bo tak się boję, tam kurczę tak czuć moc, no przeraża, nie? Te 200 koni to tak przeraża, no chyba nie kupię nigdy takiego motocykla, co ma taką moc 200 koni. Fajnie się na tym siedzi. Wow, to jest pozycja super mega wyprostowana. Motorek jest lekki. No, ale jak to V-ka właśnie spuścimy z obrotów momentalnie, jak to hamuje silnikiem. To jest, tak właśnie się zachowują, ale multka. Takie silniki w układzie V. Tutaj wydeszek Aroa, fajnie gra, fajnie mruczy. Właśnie do V, jak się założy wydeszek fajny, to naprawdę jest dźwięk bardzo przyjemny. Nie wiem jak to na oryginale brzmi. No, pojedziemy tutaj w prawo. Jest tyle syfu na tych drogach tutaj, gdzie jeżdżę. Damy radę. Damy radę. Ładnie, mruczy sobie tak. Zaraz się gdzieś zatrzymie, obejrzymy go z zewnątrz, jak wygląda. Może tu. Nie, tu jest zakręt, tu nie można. Kościółeczek. Ludzie w kościele.
tutaj. Nie ma takiego modlenia się. Jest N. A mocno pewnie go nie słychać. Chyba nie przeszkadzam w modłach. Tak to wygląda, ludzie. SV650 Naked z atomówką na błotniku. Max jest wielkim fanem atomówek, jak widać. I tak to sobie mruczy, nie? Guma fajne, kurde. Fajne jest to gumowe, bo można się dobrze chwycić w baku nogami. No, to tak ten wydeszek wygląda, nie? Arrow Special Parts. Tak to wygląda i tak to mruczy. Trochę pokazujemy. O, crashpady ma. Trochę poprzeszkadzamy im. Jeszcze raz włączam. Dobra, wyłącz mi. No. Kurde. No fajny, fajny, fajny. Przyjemnie się jedzie, taki lekki. Fajny pewnie. Na miasto fajny. Nie mam okazji nim pośmigać po mieście, ale na pewno myślę, że byłby idealny na miasteczko. Fajnie. Nie ma, nie wiadomo ile. Ile set koni mocy. Ale jest taki, no, w miarę, nie? 80 koni w fałce. W miarę, w miarę. Nie ma rubala. Nie ma rubala. Jedziemy dalej z powrotem. Naked. Dobrze brzmi. Na miasto, kurczę, między samochodami, pyk, pyk, pyk. Składasz lusterka, cyk. Cyk, automatiko, a tu miałem skręcić. I między samochodami, nie? Najciaśniejsze dziury. Kotek? Piasku. Fajny, naprawdę, mega przyjemny sprzęcik. Ale wieje, wieje. A tam gość jedzie bez kasku. Na czym on to jedzie? Co to, kurde, ma być? Serko mi się złożyło. Nie, to jednak nie jest takie specjalne lusterko, żeby je można było tak... Złożyły mi się, kurde, automatycznie się składają. Także tyle ode mnie.
Tyle ode mnie, ludzie. Naprawdę fajny sprzęcik. Chcecie właśnie oglądać filmy na tym sprzęciku, to zapraszam serdecznie Was na kanał do Maxa, Max Motovlog. Subskrybujcie, zapraszam serdecznie. I tyle, trzymajcie się, ludzie, trzymajcie się. Naprawdę fajny sprzęcik, bardzo przyjemnie mi się nim jeździło. Na razie, cześć.